Dobry, dobry, sobota na jaskini. Jeszcze wszyscy śpią. No, a mnie się już nudziło, to przyszedłem powalczyć z Ursusikiem. Dzisiaj młody będzie pomagał. Mam sobie parę złotych zarobić. Będę uczył dziecko, że pieniądze się nie biorą z YouTube'a, bo on kiedyś mówił, że on będzie raperem i youtuberem, bo oni dużo zarabiają. To zobaczcie, jakie to właśnie pokolenie rośnie dzieciaków, które są krzywione i krzywdzone przez tych zjebanych youtuberów, nie? Co to pierdzą tęczą i udają, że wszystko z nieba spada, bo poliżą dupę wujkowi youtuberowi i obrazki lecą. O, dzisiaj tak, aniołku, twoje zdrowie. I zdrowie wszystkich fajnych. A zakłamanym bolec z drutem kolczastym słoneczka. No i co, o, tu sobie nagram, jak to jest podłączone. Żebym się nie pogubił, bo to taki kuła skomplikowany traktor, że ze 100 lat będę robił dochodzenia jak klauny. Nie, oni tam dochodzą w kilka sekund statkiem. Słuchajcie, coś wam opowiem śmiesznego. Bo wynaleźli jakiś czas temu coś takiego jak trytytki kolorowe. Kolorowe kletki w pudełeczku noszę, nie? Robiłem w takiej jednej firmie, dużej budowlanej. I był tam taki gościu, Krecik na niego wołali. Bardzo podobny do jednego youtubera, tego Czoko 13. Co to go kiedyś oglądałem, ale... ale już od dłuższego czasu nie i tam ostatnio grubo z nim pojechali koledzy moi, no ale se zasłużył. Co wam chciałem powiedzieć? No i Krecik zawsze zaczynał od myjkowego, od najgorszych robót, przynieść, wynieść, pozamiataj, naprawdę, tak go umęczył ten szef. No ale Krecik był ambitny, awansował non-stop, szedł do góry, operatorem był, później tam kierownikiem budów go zrobili. Przychodzili do niego czasami z jakimiś zapytaniami, on się tak patrzy i mówi: ty, ale o czym ty do mnie mówisz? Ja tylko tak inteligentnie wyglądam przez te okulary, nie? Ale jaki spoko chłopak. I opowiadali kiedyś, jak Krecikowi dali trytytki, wzięli go do jakiejś skomplikowanej koparki i miał całą hydraulikę ogarnąć, poznaczyć, bo pompy szły do wyjęcia i rozdzielacze. No i Krecik wziął trytytki, poprzypinał, rozkręcił całą. Poznaczyłeś? Tak, to rozbieraj. No to rozebrał, nie? No i przyszło do składania, ktoś inny składał. No i słuchajcie, taka zabawna historia się wydarzyła, bo Krecik zapomniał powiedzieć, że jest daltonistą, nie? Biedny, kurwa, wszystkie kolory wymieszał. Ja nie wiem, jak daltoniści mają. Nie, żebym się śmiał, ale to było zabawne, że akurat gościa, co nie rozróżnia kolorów, postawili do znakowania tak skomplikowanej maszyny. No i poznaczył, nie? Tu dał czerwoną, tu zieloną, jak tam dał żółtą, to tu dał białą. Można, można, ale była jazda. I później było, żeby dokuczyć Krecikowi, to mu mówili, że pożycz czerwoną kredkę albo coś takiego. Kurwa, ale to też agent. Zamiast się przyznać, że nie rozróżnia kolorów, daliby mu inną robotę, to on się tak tego szefa bał, że poszedł, poznaczył. No i później mieli, kurwa, jazdę z poskładaniem. Także można, można. Dobra. Ja wyrywam serwujący mechanizm. Tylko muszę jeszcze pistolet, dmuchaczkę znaleźć, żeby to oczyścić tam, te syfy. To odjedziemy przodem. Przód będzie szedł do stulejowania. Jak tu widać, kurde, kolano mnie boli, nie wiem, czy wam pokażę. Nie, teraz nie widać, jakie tam są wywalone krzyżaki, masakra. Szczególnie ten lewy. No i co? Widzimy się dalej z Lemontu. Dobry, dobry, kto to się zjawił? Uczyń! Zdrówko Anetki i wszystkich fajnych, tak? A tym niefajnym co życzymy? Dildo z baseballa, gwoździami, drutem kolczastym, słoneczko, żeby jej... im się miłej ołobiło. Co, Dasiu, wyrwiemy z serwującego mechanizma jeszcze?
Zaraz rozkręcę, nie mam ściągacza, trzeba będzie młotkoterapię mu zastosować. Po którym strzale się urwie? Nie będziemy urywać. Nie będziemy urywać? To będziesz może tego napierdzielał, bo ja to jak mówię sprzęgle, to z przodem odjedzie ze śrubami. Zobacz, odkręciłem zbiorniczek, wszystko. Tam stół już mam prawie, że tylko trzeba go powycierać, ustawić. I co, tak jak mówiłem, odkręcamy pompy i rzucimy go na ten? Odkręcimy docisk? Bo tam... A rób jak chcesz. Rób to co chce, tak? Ja robię lampę. Lampę? Wow. Kurde. Mówisz, że niebieskie lepsze? Mocniejsze. No i dobra, to jedne będziemy mieli słabsze, drugie mocniejsze. Ile jest w tym kartonie? Dużo, to starczy nam na tą halę niebieskich, nie? Starczy. To jeszcze tu się porobi nad gwiazdami później, tylko takie delikutaśne te, nad stołami w zasadzie, bo po co tyle lampek, nie? Przecież my nie jesteśmy jak ta choinkowa, jak to się nazywa, ta z Drewnolandii, kurwa, ta półki choinkowe. Kurwa, ja wam pokażę, bo to tam Psemek lobił u Jolka wszystkie półki. Ja wam pokażę, jak Jolk, kurwa, lobi półki, nie? Pamiętasz? Tak. Pierdolniem ze śmiechu. O kurwa, ale go podociskamy. To co, Adasiu? Zdróweńko i do roboty. A Jolk będziesz miał jak w Łoświęcimiu. Arbeit macht frei. I nagramy cię płaczącego. Wiesz za co, śmieciu. Dobry. Adaś wczoraj chciał 10 łomami połamać, a wystarczyło, kurwa, odkręcić docisk i sam odleciał, nie? Sam nie. Ale, kurwa, gdzieś go jebańca trzyma. Tu, na tym frezie złapał. Tak jak mówisz, liście wleciały do skrzyni pieków, czy do obutofy szprzękła. Czekaj, jak to klaun mówi? Obutofa. I to chyba tak przyczymło, tak? Tylko nie mów do mnie tak naukalnie tymi częściami, jak trawniki ten. Trawnikal do klauna, bo kurwa się zapowietrzył i udawał, kurwa, jakby na tematy tej. Jak to się nazywa? Fizyki kwantusowej, czy jakieś tam, kurwa, gadali. Młody, kurwa, ten Yorker to miał taką minę, jakby, kurwa, gadali o napędach antygrawitacyjnych, a nie, kurwa, o zwykłym silniku. Pozdrawiamy zakłamanego Yorka, a mały trawnikal jest dobry. To jemu trzeba przyznać, że chłopu, kurwa, dajesz radę. Wykończ klauna, wybijcie się na nim i... Ty, Adam, a ja mam pomysła. Kurwa, rzuć im wyzwanie trawnikom? Biała siuntka kontra dziadek, ale na Parkinsonie? Tylko też mu dopierdolimy ramę, założymy przed niego tuza ze 3 tony balastu, tak żeby miał z 8 ton wagi, możemy się pościgać, co? I poprzeciągać. Kurwa, dziadek jeszcze żadno sześciątko nie przegrał, nawet turpo. Także jakbyście trawniki mieli na tyle odwagi, my do was nie mamy daleko, możemy się w pół drogi zjechać. Ale to dopiero jak dziadek dostanie Parkinsona, bo... I go wyremontuję, bo my nie mamy trójki. No i ten silnik swoje już przerobił. Sprzęgło też jest tylko takie złożone, aby, nie? No. Jak chcecie, to zrobimy zakłady. Tam do 10 tysięcy to możemy postawić na naszego. Podejrzewam, że wygramy. Także daj ta znać, trawniczki, w komentarzach, czy przyjmujecie wyzwanie. Bo tam turpokalectwo to kurwa. Adam swoim pierdzipędem by przeciągnął, nie? Pomarańczowy kontra żółty, ja bym postawił, że ten w automacie go pokona. Tylko zamiast roku dalej jeden zyny będzie lepiej szedł. Szacuneczek. Ściema. Adaś wie, że mój ulubiony styl to jest siła razy gwałt, ale nie zawsze tak trzeba. Zobaczcie, można było założyć zwykły ściągacz. Tutaj było zapieczone, że ho, nie? Brechami nawet nie chciało ruszyć, to szkoda było, kurwa, tłuc po korpusach. Odkręciliśmy koło zamaszyste, znaczy docisk od koła zamaszystego, ściągacz i ja było ino roz. Nie wszystko nagrywamy, bo na nie wszystko mamy czas. Mam kamerę, podróbkę GoPGR, ale mnie strasznie wkurwia, dlatego nią nie nagrywam. I co, Adasiu, rozkręcamy koło zamachowe.
rozbierzemy dociskacza i lecimy do Krzyśka, nie? Tarcza jak nowa. No bo nowa była założona, ale jest troszeczkę styrana, my ją jeszcze ogarniemy i będzie mucić hektary, nie? To co? Rozbierać dociskacza i zapierdzielamy. Nie ma czasu na pierdoły. Dobrze gadasz. Zdrówko, Adaś. Za Anetkę i piękne panie i w ogóle wszystkich fajnych człowieków. No i co? Sprzęgło rozłupalim. Pojechało do tokarza. Młodemu praktyki dzisiaj załatwiłem, nie? Tak. Na ferie ma jechać do pana Krzyśka tokarza, będzie się uczył. No bo jak ma być operatorem CNC, czy TNT, czy DMT, chuje czego tam. A niech się uczy młody. Ty, ale tą firmę to ma zajebistą, co? Tylko, że ludzie nie ma już do pracy. Nie, piękne maszyny ma. I tokarz jest naprawdę górna półka. Zawieźliśmy... Co? Koło zamaszyste? Ten element docisku. I co? I wspornik od 60 do stulejowania. Od dziadka originalny. Co? Niedługo tego dostanie. No. I będziemy jechali w tygodniu odebrać. To akurat rozbiorę most i zawieziemy mu wspornik, ale to trzeba będzie dokupić już nowe. Ponoć Andoria Mot robi dobre. Też zakładam. Tak. I jemu damy, niech to wszystko stulejuje. Teraz przodem nie poszarpiemy, bo jest tylko kurwa na wózku, żeby nie pierdolnął, ale jeł, ok. Zaraz przetykamy mietkę. O, jeden header tu jest. Drugi wyjechał. Reksio się ustawi w drugie stronę, bo Adaś mówi, że już sobie będzie przodem podjeżdżał pod te lampy. No i co, dzisiaj te dwa rzędy spokojnie opierdzielisz, nie? To co, jutro byś tylko przy gigancie zrobił i mamy kurwa bajeczkę. A ja jutro obiecałem, że co będę robił? Daj pan spolu czy pan niedzielę. Nagły atak spawacza. Wyspawam taki wielki stół, kurwa, żeby był do 16 rozpoławiania. No nawet nie do rozpoławiania, ale żeby można było 16 cały moc ze skrzynią położyć. No i silniki od wozideł, bo ja go w sumie pod silniki od wozideł szykowałem. Ale pocieli mi go, chujowo trochę pocieli, 300 za samo pokrojenie wziął. Ale spierdolił temat. Mój kolega były, to już go nie pozdrawiamy. No i co? Kratę browara żeśmy dzisiaj sobie wymienili. Bo tu Gerard mówi, że my chyba firmę zmienili, kurwa, i inny dystrybutor. Ale Krzyśkowi daliśmy 4, żeby młodego na praktyki przyjął. Mówi, dobra, niech przychodzi. Panie Krzysiu, żyj pan 200 lat, bo jak takich ludzi jak pan braknie, to kurwa, my z remontami to staniemy. Będziemy w czarnej dół. No. Będziemy remontować jak kurwa Teletubbies ze swoimi papudrukami, kurwa. Co tydzień coś nowego trzeba będzie kupywać, a tak to jest zrobione bajunia. Dobra, pijem i walczymy, narka. Ruchomego rusztowania. Dawaj, dawaj. Ty, stój, rozjebałeś mi o most, do przodu. No i już pierwsze schodki ma za sobą, dawaj, Tom. Przypierdolił jak ja nie raz, dawaj, odbij. Dobra, podjeżdżaj. Podjeżdżaj, 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 dobra. Teraz wyprostuj koła. Jedź do tyłu, dobra. Już Adasiu ma pierwsze schody, kurwa, zgięta na swoim kącie. Nie jestem sam, nie jestem sam. Przejdzie. Dobra, nie pierdol Mercedesa, nie zahacz. Jademy, panek, jademy. Dawaj, dawaj. Pal śmiało PZU płaci, tylko nie w giganta. Bo szkoda naszego klasyka. Dobra, wykręcaj całkiem, jedź. 2 metry na maksa, 2 metry masz tak na... Do oporu, no. Jedź, jedź, jedź. 2 metry jeszcze, 1,5. Jeszcze chyba kawałek możesz, czekaj. Dawaj, dawaj, dawaj. I wykręcaj sobie.
Hej, stój! Dobra, jedź! Tutaj przejdzie, jedź pomalutku, ale przejdzie. Takim łukiem jak jedziesz, przejdzie. Dobra, jedź, 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 jedź. Adam, prostuj koła. Podjedź do przodu i trzeba będzie go przełamać. I teraz skręć na maksa. Okej, podjeżdżaj. I jedź do przodu. Jedź, 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 śmiało. Dobra, teraz do oporu w drugą i wsteczny. Kurwa, ale to chujowo jest ustawiony w nim zapłon, on tak mięciutko chodzi. Nasza 56 też ma SW400. Ty, do oporu, kurwa! Do oporu, jedź. Nasza 56 ma oryginalnie silnik. Nie ruszany nigdy, ja tylko w nim dwa razy wtryskiwacze robiłem i luzy zaworowe parę razy. Dobra, wykręć w drugą. Cofaj, cofaj, cofaj jeszcze trochę. Stój. I skręć go do bólu i podjeżdżaj sobie, żeby ci było wygodnie. I tamten ma twardą pracę, ale jedno mają to samo. Przy ujemnych temperaturach, kurwa, palą z opalarki. A widzieliście 56 w akcji w żniwa. Grama oleju nie weźmie przez całe żniwa. Nie ma, że się dolewa, kurwa, w przeciągu całych żniw. Nawet, kurwa, setki nie dolewamy. Ale, kurwa, jest zimno, nie zapali. Do oporu podjeżdżaj. Dobra, jeszcze raz będziesz musiał ten sam manewr. Skręć do oporu w drugą. Jak chcesz. To już twój wybór. Teraz będziesz miał do tyłu ze 3 metry. Dawaj jeszcze do przodu. Do przodu! Możesz jeszcze śmiało. I do tyłu masz dobre 2,5 metra, może 3. Widzicie, tak to wygląda. Nagram wam. No i sobie prawie ustawił tak pod siebie. Poczekaj sekundę. Podjeżdżaj. No i dobra. Dawaj, jeszcze masz metr do przodu. Dawaj, dawaj. Dawaj. Jeszcze pół metra. Dawaj, dawaj. I na biegu go trzeba gasić, na biegu go, o, i udusił. No i już będzie miał to podłączone. Kurwa, panie, widzisz mi też na tym też. Ale tu, kurwa, nie jest dobrze. Młody, chujowo se nim stanąłeś. No bo tu, kurwa, nie dopniesz tych lamp. No. Pizda, będzie trzeba go jeszcze raz odpalić. Co? To jest skala, tylko rurki. No dobra, jak chcesz, ja się nie wpierdalam. Ty robisz swoje, ja robię swoje. Damy do tabelki. No to obróć go i... No. Mówiłem ci, dobra. No i podpielimy akumulatory na daszce. Jak
jak jest tylko zimny rano, to musi mieć opalarkę, bo mu ciężko zapalić. Zaraz się widzimy. No i jedzie, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj tak jak jest. Do oporu skręć. Drugą. No to chuj, jedź se, żeby ci było dobrze. Masz jeszcze 2 metry. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze możesz, jeszcze możesz. Dawaj. Aha, no to dobra. Już wiem, o co chodzi. Rurki sobie pomontuję z wysokości i pojedzie do przodu. O matko, 14 wybiła, a to jeszcze my mamy pół skrzynki, jeszcze 4 Krzysiek wypił. Ale z rana były. O kurde, wykipiało. Malutka, twoje zdrowie. O. Dobra. Ja tu podlatuję, odpinam pośredniaka. Jak to się mówi, a przy chuj, nie? O, to już puste masz. Co? Ty się chyba uczyń coś opierdalasz. Chyba ty. To zdrowie. Chyba ja, dobra. Wykipiało, to je łobuz. Dalej kipi, no co on narobił? Człowieku, to było na promocji 2,30 w ropuszce. Bo się pytają, czemu my firmę zmienili z Żywca, ale tyskie. Prawie 3 złote. Pierdolisz, podrożało dzisiaj? Wczoraj kupowałem, kurwa, całą skrzynkę za 46. Ja rano kiedyś pojechałem do sklepu, kupiłem kurwa grzewkę, które leka za 17 zł, a Renata pojechała 3 godziny później, kupiła po 18. Ale łobuzy. No człowiek, one były na promocji, dlatego się przerzuciłem na dyskie. Mówię, jak takie tanie, to trzeba kupować. No ty zajebałeś. Nie, jak dalej widziałem. No kurwa, o, jeszcze o mój moc 60-taka z 55. W tatowego żeś zapierdolił, łobuzie. Ale by nawet nie będę miał decyzji. Ale słuchaj, nieważne. Grunt, że już masz szkolenie, żeś zgiął schodki, to już jesteś operator Bizona pełnoprawny. Ale ja tego zajebałem. A ja jeszcze nie? A ja zajebałem. Ale mój tato zajebał kurwa rurą słupa w nocy jak kosił, a tyłem zajebał w przyczepę. Ale ja pamiętam, jak ty byłeś w wieku mojego syna, to kurwa tak żeście kurwa pilnowali, jak cofałem między tym drewnem u grabarza, że kurwa rozbiłem kierownicą, małżem dziadkowi nie zajebał. Przydara się stój. Ta, stój, kurwa, psa głaskałeś. Dupa, kurwa. Pamiętam, jak starego zjebałem, aż się kurwa prawie popłakał. No i dobra, tam nic się nie stanęło. Podłączamy światła, znaczy się Adaś podłącza, ja psuję 16. Wiesz, że w życiu są tylko 2 uda. I nie, że rozłóż się, albo się uda, albo się nie uda. Zdrówko do później. O, mój młody dzisiaj pomaga synuś. No. Przywitaj się z widzami. Dzień dobry. Miłego dobry. Dnia życzę. Miłego dnia życzę. Odkręcasz sporniki? Tak. Dobra. Jak się podobało pana Krzyśka na zakładzie? No, fajnie. Wielki i co, proszę. Idziesz na praktyki do niego w ferie? No, staram się. Znaczy, no, widzę. A ty jaki chcesz iść do technikum na operatora CNC? Mechatronik. Mechatronik, no dobra, ale musisz się nauczyć też pracować na zwykłych maszynach. No tak, tam są takie nowoczesne. Tak, ale pójdziemy do pana Krzyśka, widziałeś, jak no. Jego synowie, pokazałem ci jednego z jego synów. Ojciec zakład za parę milionów, a syn chodzi ciągle na furany i nieprzytomny, nie? No i życie, dobra, odkręć jeszcze jedną. O, Hannah Montana. Masz mocy? Masz. Ty masz 1,85 m, buta 47, ja 46, ale siły nie masz tyle co ja. Ile ważysz? 60. 60, no to jeszcze mniej jak połowę, stary prawie 130. To co, w ferie cię wożę do pana Krzysia, no. Kupimy ubrania takie BHP, wszystkiego cię nauczę. Pierwszy dzień będę tam z tobą, ale następne to ty sam robisz z nim. Zostawiam. Będziesz zamiatał warsztat, narąbiesz mu drzewa. A inaczej, pierwszy dzień sam mu narąbię tego drzewa, żebyście mieli ciepło, ale
musisz się nauczyć obsługi tych maszyn. Ten pan ma z samego sprzętu za kilka milionów tam na firmie. A budynki nie są za jakieś za piękne, nie? Średnie. Ale maszyny kozak. No, też tak. Szczena opada. Aha! Może ty przytoczysz nam sprzęgło do szesnastki? Może. Bo tam co daliśmy? Sprzęgło i wspornik do tulejowania. Tego nie. Dobra, zaraz ci pokażę co dalej. Dobra. Rozłączamy się. O! Adaj zdrowie wali! Weźcie za robotę! Kurwa, ja, człowieku, ja tu przeszkalam młodzież! Ty, młody, a jak jest lepiej? Z tatą w domu? Czy z mamą i marudą? Chyba z tatą. Chyba? Znaczy tak, tak. Ty, no nie wierzę, on jeszcze ma wątpliwości. Mówi, że chyba z tatą. Dobra, synu, załamałem się, idę się napić. Żarty były. Żarty były? Tak. Dobra. Humor mam dzisiaj. Humor masz dzisiaj? No to dobra. A ty dzisiaj musisz nam obiad ugotować. A, też nie ugotuję. Wujek jest kulinarnym mistrzem, no. Bo ja to tam nawet wodę na herbatę przypalam. Dobra, robimy i walczymy, nara. Młody, no pokaż jak się odkręca filtry kluczem do filtrów jatowskim. No mocno. Siłą! Ma się wcisnąć, no. Do oporu. Ile masz mocy, młody? Cofnij go. Nie tak. Cofnij go, naciśnij. Tu go musisz zaciągnąć. Pociągnij za pasek. No i teraz razem. I do oporu, ile masz siły? No, widać, że filtr jest zardzewiały. To może ciężko iść. Pokaż, że masz więcej sił od jorków. O, nie poszło. Dobra, daj staremu. On może być trochę ciasnawo spasowany. Niektóre ciężko idą. O kurwa. Ciężko? Idzie. Ciężko szedł. To jork by nie rozkręcił. Kręć. Już teraz ręką pójdzie. Ręką? No. I wrzuć ten filtr, uważaj, bo się olejem oblejesz, wrzuć go do skrzynki. Odwrotnie, niech wycieknie, tak. No i mamy. Zaraz wyciągniemy ten wkład, to trzeba obruszyć. I odkręcisz skrzynię pośrednią. Ja przyjadę z żurawiem, stół wyczyściłeś, muszę się pochwalić, widzą, patrzcie. Ten stół był tak zajechany, to teraz to my z Adasiem go przyozdobili. Ale on był cały ujechany, bo był po silniku Yondera. A młody dał radę, nie? Piąteczka, synuś. No, pokaż ile masz mocy. Nie ma. Przeciągniesz starego? Nie. No dawaj. Ja mam rozwalone kolano. Ale młody 60 waży, ja 130, to nie ma jeszcze szans. Dopiero mocy nabierasz. Zadowolony jesteś z praktyku Krzycha? No i boski. Ale będą. Podobało się w warsztacie? Tak, i też są takie małe. To też są małe? No. I jak jest? Git. Podoba się. Podoba się? Lepsze to jest taki świat prawdziwy niż to klepanie w klawiaturę? No, nawet. Tak? Dwa są fajne, ale ten też jest fajny. Też jest fajny? Tak. A chciałem tylko powiedzieć, ty... Ja pierdyko, młody, ależ ty urósł. Pokaż tego buta. No. Ty masz jaki rozmiar? 47 chyba teraz. 46. Ile masz lat? 13. A kiedy będziesz miał 14? W maju. W maju. Już jesteś dużo większy i cięższy od Jorka. No. No oni mają przerąbane. Jak ja bym się zepsuł, to pamiętaj, ty musisz dokończyć moje dzieło. Tak. Będę kontynuował dzieło. A kasę za RODO to sobie bierzesz z siostrą. No. Jest żółwik. No i dobra, lecimy dalej. Młody rozkręca. Adamek! Pozdrów tęczowych! O, i mi się podoba. Adam, na YouTubach każdy pierdoli, że musisz mieć przedni napęd, żeby se radzić. A Widlak ma przedni napęd i nie radzi, nie? A jak se poradzi? Zaraz wam pokażę. Se kurwa poradził. Ice Road Truckers oglądałem. Patrz tam.
sobie poradzi. Coś się tam trochę popsuło, ale to... No i co, i widlak ma przedni napęd i chuja to tam dobre, kurwa, z biedą żeśmy tu wjechali. Później trzeba będzie jeszcze to porządnie zagarażować i to poustawiać. Porażka w chuj. Nie polecamy przedniego napędu do 60 ani do widlaka.